Ze mną dzisiaj znakomity polski zawodnik, ale też ikona popkultury, czyli trochę jak Mike Tyson w Stanach Zjednoczonych. Człowiek, który imał się wielu rzeczy. Grzegorz Skrzesz, dzień dobry. Witam cię serdecznie, witam państwa. Kilka tygodni temu rozmawiałem z pana bratem. Czy powiedzenie, jesteśmy bliźniakami jednojajowymi, tylko obydwa mam ja, jest dalej aktualne? No, ktoś musi mieć obydwa. I akurat wypadło na mnie, że jestem ten ładniejszy, ten przystojniejszy. I tak wypadło, że muszę mieć ja. No właśnie, nie miał pan większe jaja, bo jako dzieciak to pan pierwszy poszedł na boks. Z tego co pamiętam, 20 dni wcześniej. Nie, miesiąc, równy miesiąc. Równy miesiąc mnie namówił kolega w klasie. Zawsze, wiesz, jest jakiś lamus w klasie, którego tam wszyscy pstrykają, któremu dokuczają. I tak u mnie w klasie był taki Janek Sowa. I tam gdzieś przeczytał w gazecie, że są zapisy na boks na hale Gwardii, że trener Więcisław Kosinow, zresztą zaznaczam od razu, że najukochańszy człowiek na świecie. Gdyby nie ten trener, to na pewno braci Skrzeszów by nie było taki, jak byli. No i on przeczytał w gazecie, że są te zapisy i Grzegorz, chodź pojedź ze mną, ja się zapiszę i temu Suskiemu, tam było taki mu kolega, bo tam mu dokuczał w klasie i tam mu łomot spuszczę. No i pojechaliśmy i on po miesiącu zrezygnował, bo to jednak sam wiesz, z autopsji znasz, że to jest bardzo ciężka dyscyplina sportu indywidualna i trzeba zasuwać, aż się kurzy. A ja po miesiącu namówiłem brata. Równo po miesiącu, tak jakby ktoś odliczył 30 dni. Równo po miesiącu namówiłem Pawła, bo to była jeszcze taka ratunek przed mamą, bo mama kategorycznie się sprzeciwiła, kategorycznie zabroniła, żebyśmy uprawiali, żebym ja trenował, tak? I mówię, Paweł, chodź, jak pójdziemy we dwóch, to może mama trochę zmięknie. A się Paweł zapisał, jeszcze gorsza awantura była. Jeszcze mama gorzej stanęła okoniem i kategorycznie nam zabroniła. No i dzięki właśnie Więcisławowi Kosinowowi, dziadkowi, którym na całą karierę na niego mówiliśmy dziadku, dzięki dziadkowi to tylko nasza kariera się utrzymała. Miałem zapytać coś innego, ale pociągnijmy ten temat. A skąd ta awersja mamy do tego boksu? Bo w latach 70. boks to nie był zwykłe mordobicie. Siedzieli na trybunach i przedstawiciele kultury i sztuki, i znane osobistości, politycy się interesowali. Wiadomo, że w Sowieckim Sojuzie, w tym socjalizmie też tutaj w Polsce to obronność kraju jakby rosła, jak mieliśmy takich towarzyszy. Skąd ta wersja mamy? Awersja mamy była z tego względu, no, że my byliśmy negusy straszne. Byliśmy, no, trzeba przyznać, no, mówię to z ręką na sercu, że byliśmy straszne negusy. I mama mówi tak, pójdą jeszcze, no, potrenują boks, to już w ogóle sobie rady z nimi nie dam. A druga taka przyczyna to była, że trzeba było dojeżdżać na Halę Gwardii. My mieszkaliśmy na Żeraniu, na Brudnie. Na Żeraniu najpierw, później na Brudnie. Trzeba było dojeżdżać na Halę Gwardii. Mama nie mogła nas wozić. Mama nas wychowywała sama. Musieliśmy sobie jakoś radę dawać, a głównym przyczynkiem było to, że byliśmy negusy i jeszcze, nie daj Boże, boks, to już w ogóle sobie nie ogarnę tego. No i dzięki właśnie dziadkowi Kosinowowi, on zadzwonił do mamy, umówił się z nią. My się dowiedzieliśmy o tym ich spotkaniu po kilku latach. Dziadek zadzwonił do mamy, spotkali się na kawę i ustalili tak. Dziadek odpowiada za wychowanie i za szkołę, że nie będziemy zawalali szkoły i nie będziemy rozrabiali, a mama szykuje wszystko w domu, wszystko robi tam, żeby wszystko było w porządku. No i trochę nas zdziwiło, tak, jak patrzę na Pawła, Paweł na mnie, mama mówi, schować się na trening. No co się nie szykujecie? Zaraz trzeba jechać na trening, a wy się nie szykujecie? Byli zdziwieni, co się stało. Idziemy na trening, a dziadek Kosinow do nas. Dzieciaki, jutro z dzienniczkami do mnie przychodzicie. Ja
Jakiś, mówię, co to ogarnęło? I my o tym wszystkim dowiedzieliśmy się po paru latach, że oni się dogadali między sobą, mama zezwoliła nam na trenowanie, no i tak się potoczyło 15 lat kariery czynnej. A obiecywaliście, tak jak bracia Kliczkowie, mamie, że nie będziecie między sobą walczyć? To był warunek mamy. To nie to, że my obiecywaliśmy, tylko mama od tego od nas zażądała. Powiedziała, że proszę bardzo, jak już dawała, bo wiesz, no teraz idziesz, zapisujesz się, trenujesz, nikogo to nie obchodzi, tak? Głównie są kluby prywatne, abyś tylko został grać. Nikogo to nie obchodzi. A kiedyś, żebyś mógł trenować, to musiałeś przynieść pozwolenie od rodziców i pozwolenie ze szkoły, że ci pozwala szkoła trenować boks i rodzice, że pozwalają trenować boks. I to nie było tak, że się poszłeś i zapisałeś tak jak teraz. Każdy dzieciak przychodzi, nikogo to nie obchodzi, tylko żeby zostawił pieniądze. I co, nie było później bójki, bo wcześniej jakieś tam była, ja wiem o jednej. I między wami. No między nami o jednej. Pewnie mówisz o tym, co kolega ma, brata naszego najstarszego, trenował boks i przyszedł rękawice do domu. O tym mówisz? I z ząb. Tak, ja Pawłowi wybiłem ząb. No. No i to był przyczynek, że absolutnie mama się tam kategorycznie Mirkowi zabroniła, żeby nie przynosił rękawic, nie wolno, bo wiesz, oni byli sekundantami, a myśmy się prali między sobą. No i ja Pawłowi wybiłem ząb i mama kategorycznie powiedziała, że nie, koniec z boksem. No i później już miała podstawę do tego, żeby nam zabronić. Raz, że tam już był, miała tę nauczkę, że jeden drugiemu wybił ząb. A dwa, że byliśmy negusami, no było oczywiście normalne, tak, byliśmy tam jak ktoś kogoś na żeraniu tam trzepnął gdzieś z tego z boku, no to wiadomo, można skrzecze, tak. I dzięki temu, że... Boks takich przyjemniaczków nie przeciąga, albo przynajmniej nie lubi. Nie, dlaczego? Jak ktoś jest taki zagrzeczny, to no osiąga do pewnego momentu sukces, a później jest mu ciężko. A no jak ktoś jest niegrzeczny, czy jak zagrzeczny? Jak zagrzeczny. Nie, no właśnie tutaj to jest ten sport, gdzie trzeba być, mieć charakter. Sam wiesz, tam kiedyś stałeś koło ringu i sam wiesz, Maciek, że to trzeba mieć charakter, żeby wyjść, stanąć twarzą w twarz, no weź teraz sobie wyder. No ja tak daję zawsze przykład, no wyjść i stanąć oko w oko, narożnik w narożnik z Teofilo Stevensonem, mieć przed sobą trzykrotnego mistrza świata, trzykrotnego mistrza olimpijskiego i zawodnika, których wszystkich przewraca, tak? No. I no, wyjść, bił jak kon, jak młode pry, tak? Już nie chcę mówić, że po walce z nim na Igrzyskach Olimpijskich przez 2 tygodnie sikałem krwią, tak? Mi obił schaby, tak mi obił nerki. No to jest wyzwanie rzeczywiście, ale w Angorze powiedział pan, że nigdy jakby nie przegraliście walki. Pan i Paweł, ale taki pozaringowy. Trochę nie wierzę. Pozaringowy? Nie, ja się brzydzę przemocą. A co? Ale nie, tutaj dochodzą inne słuchy. Proszę. Ja mówię co innego, tych walk było sporo. Czy rzeczywiście żadnej nie przegraliście? No co tu się brzydko chwalić? Brzydko się chwalić, rozumiem, to. No może o sporcie, a nie... No dobra, a do klubu przyjeżdżaliście odrabiać lekcje na początku, bo tam stoliki na was czekały. Z kolei w szkole tej zawodowej elektrycznej była mama. Nie czuliście się tacy osaczeni, że na trening jedziecie i tam stoi z rózgą trenera w domu, żeby w szkole mama. Żeby z rózgą, a on stał ze skakanką brzemienną, no rozłożoną właśnie, na cztery. Była skuteczniejsza. No ale no widzisz, ale daję ci tutaj to, co ci powiedziałem na początku, tak? Że oni się dogadali i wiesz, dziękować Bogu z dzisiejszej perspektywy. Tak? Z dzisiejszej, ale czy wtedy nie czuliście się osaczeni tak? Nie ma w ogóle przestrzeni, dystansu. Posłuchaj, my złapaliśmy tak tego bakcyla sportu, ja i Paweł, że od pierwszych dni, no ja mu trochę dłużej tam ten miesiąc trenowałem, ale od pierwszych dni no można powiedzieć, że ktoś ma wyczucie, ktoś
czuje, co w życiu powinien robić. Od pierwszych dni wiedzieliśmy, że to jest to, co chcemy w życiu robić. To jest to, że to jest ten sport, który będziemy uprawiali i który sprawia nam satysfakcję. Że się wyżyjemy, radykalnie nasze się życie zmieniło. Radykalnie. Szedłeś na salę, wyżyłeś się na sali, pod okiem trenera wypociłeś. My później nie mieliśmy czasu na głupoty. Przychodziliśmy do domu, odpoczywaliśmy, spaliśmy i przestało nas nosić, przestało nas gdzieś tam rozpierać ta siła, która była niewyładowana, bo byliśmy tak zrąbani po treningach, że po prostu już nam głupoty do głowy nie przychodziły. A że złożyło się tak szczęśliwie, że tak życie potoczyło, że bardzo szybko awansowaliśmy w tej hierarchii, tak? Bo zaczęliśmy w 73 roku trenować, w 74 roku już byliśmy w kadrze Warszawy, w 75 roku już byliśmy mistrzami Polski, wygraliśmy Olimpiadę Młodzieży i w 75 i w 74 już byliśmy w kadrze Polski juniorów, później w młodzieżowej, a ja zadebiutowałem w 76 roku, jeszcze będąc młodzieżowcem, zadebiutowałem w pierwszej kadrze narodowej już. Mhm. Także to tak szybko, że wiesz, no może to jakby jakieś potknięcia, jakieś brak tych sukcesów, brak tego awansu w tym sporcie, może to by jakoś inaczej się poczuło, nie wiem, bo tego nie odczułem, ale to było tak wszystko płynnie, że wiesz, to trafiliśmy do kadry narodowej, przez 10 lat nikt nas nie zmienił w kadrze narodowej. Przez 10 lat byliśmy... No właśnie, ale to nie Paweł zaczął pierwszy osiągać te większe sukcesy? Znaczy się, ja pierwszy zadebiutowałem w reprezentacji Polski. Ja pierwszy zadebiutowałem w 76 roku na meczu Polska-Stany Zjednoczone na Torwarze. Ale sukcesy tak generalnie, no to Paweł ma, no ten szczebelek wyżej, tak, no bo ja brązowe medale. Nie, ale chodzi o rocznikową, on pierwszy chyba zaczął te większe, bo pan jakby on zaczął się rozkręcać pod koniec, 82, 83. No tak, Paweł pierwszy pojechał na mistrzostwa Europy, pierwszy w 77 roku pojechał na mistrzostwa Europy Paweł pierwszy, beze mnie. Później w 78 roku byliśmy razem na Mistrzostwach Świata, później po kolei Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Igrzyska Olimpijskie, później znowu Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, no i ja 82 w Monachium zdobyłam brązowy medal Mistrzostw Świata, w 83 brązowy medal Mistrzostw Europy. A Paweł już miał te medale. A była lekka taka już teraz z perspektywy czasu, bo na przykład jak ja też miałem okazję trenować, sparować z Bladem, to nawet Paweł Skrzecz wygonił mnie z sali, bo sparing był za ostry. To dokończyliśmy sobie na drugiej sali, gdzie nie widział. Czy była lekka taka zazdrość ze względu na to, że Brad osiągał wcześniej te sukcesy? Nigdy nawet przez sekundę nie było żadnej zazdrości z mojej strony. I była między nami, wszyscy wiedzieli, że Paweł nie wyjdzie do ringu, jak ja go nie pocałuję w policzek i ja nie wejdę do ringu, jak Paweł schodził, bo tak było najczęściej, że Paweł schodził, ja wchodziłem, Paweł był ciężka, ja ciężka. Paweł schodził i ja dochodziłem, całowałem go w policzek i wtedy wychodziłem dopiero do ringu. Nie mieliście siebie dosyć, bo wszędzie musieliście jechać razem. Nigdy nie mieliśmy siebie dosyć. Nigdy nie mieliśmy siebie dosyć. Zawsze razem w jednym pokoju, zawsze razem. Nawet w 74 roku Kędzierzyn Koźle, Mistrzostwa Polski i Paweł jedzie na Mistrzostwa Polski, ja nie jadę jako junior. I trenerzy zabierają mnie, żebym ja był przy nim, żebym razem z nim w pokoju mieszkał, żeby Paweł po prostu nie myślał co ze mną. I ja pojechałem na Mistrzostwa Polski z Pawłem, żeby tylko być przy nim. No właśnie, to już przez całą karierę się toczyło, że wszyscy widzieli, że jak biorą Skrzeczów, to muszą wziąć tych Skrzeczów w pakiecie. Tak, to był pakiet.
No i może nie było z tym problemu, bo to problem logistyczny, finansowy i tak dalej, wtedy chyba było trochę łatwiej. No ale jaki logistyczny, jaki finansowy? Wszystko pokrywał klub albo pokrywała kadra. I czy nie było problemu, że klub musi pokryć koszty na przykład tego, który akurat nie jest mu potrzebny? Ale tak było zawsze, że byliśmy obydwaj potrzebni. To tylko tak. No, ale na mistrzostwach, na olimpiadzie w Moskwie został pan, mimo że przegrał pan właśnie ze wspomnianym Stevensonem wcześniej, został pan aż do końca turnieju, gdzie normalnie zawodnicy wyjeżdżali już po swojej porażce, żeby ciąć koszt. Ale w Moskwie został. Powiedz mi, kto wyjechał z Igrzysk Olimpijskich po przegranej walce? No tak, tak teraz to się odbywa, że... Ale wtedy nikt nie wyjechał. Nie. Nikt nie wyjechał. Cała kadra, która była na Igrzyskach Olimpijskich, wracała razem. Razem kadra. Nikt nie wracał. Aha. Nikt takiego czegoś nawet nie powiedział. Teraz w tej chwili jest tak, że tniemy koszty. Ci, którzy tam zawodnicy, bo no, na wiosce olimpijskiej było nas wielu, tam było chyba ponad 300 osób. Kadra olimpijska wtedy miała, czy 400, nie pamiętam. Kadra olimpijska w Moskwie, to kto chciał, to wracał. Ale z naszej dyscypliny nikt nie wrócił wcześniej. Nikt. Wszyscy zostaliśmy do końca. Wszyscy jeden drugiego dopingowaliśmy. Wszyscy razem chodziliśmy. Ja mam zdjęcia, jest cała nasza drużyna na wiosce, na spacerze, pod cerkwią, gdzie jesteśmy wszyscy. Nikt nie wyjeżdżał. Paweł doszedł aż do finału. Gdzie go wyrąbali. Gdzie go wyrąbali, bo wygrywał do pewnego czasu. Trochę się tam podekscytował tym, chciał skończyć z rywala. Przed czasem zresztą taki mieliście styl, żeby nokautować. Teraz na zawodowski byłby to styl idealny, bo każdy takich zawodników ofensywnych chce, ale on bardzo długo w tym turnieju był. Pan przegrał ze Stevensonem bodajże w ćwierćfinale. W ćwierćfinale, tak. To byłem pierwszym zawodnikiem wady ciężkiej w Polsce, który doszedł do ćwierćfinału. Wszyscy przede mną przegrali swoje pierwsze walki. Tak, a ja w pierwszej walce znokautowałem w drugiej rundzie Williama Isangure, mistrza Afryki. Świetnie się ten turniej zaczął, natomiast ten Stevenson był nie do przejścia. W ogóle jak się... Człowiek jak startuje, jak trenuje, jak myśli o tym wszystkim w momencie, kiedy wie, że zawsze w którymś momencie musi na tego Stevensona trafić? Czy jest to gdzieś w głowie, że nigdy się nie będzie najlepszym? Czy pan gdzieś miał tak raczej? Nie, ja wychodziłem do każdego, nawet do Stevensona wychodziłem po to, żeby wygrać. Przecież wiesz, to taka trochę tajemnica Poliszynela, ale przecież ja wygrałem walkę z Isangurą i trenerzy mnie wzięli na rozmowę i powiedzieli wprost, że Grzegorz, oddajemy Stevensonowi walkowera. Bo wiedzieli, co znaczy Stevenson. Ja powiedziałem, absolutnie żadnego walkowera. Jeżeli cokolwiek zrobicie w tym kierunku, żebym ja nie wyszedł do Stevensona, to zrobię taką aferę, że normalnie wszyscy się o tym dowiedzą. Ale ja na własne żądanie. Bo wiesz, jak to jest. Wracamy do Polski, jest liga, która jest dla trenerów najważniejsza, tak? Bo liga, bo trzeba zdobywać tutaj punkty w lidze. A ja się nie zgodziłem absolutnie, że jeżeli mnie nie wystawicie, jeżeli mnie nie dopuścicie do walki ze Stevensonem, to zrobię wielką aferę. A trenerzy, no wiesz, bo nie daj Boże, jakoś tam nieszczęśliwie się skończy. Mnie nie ma. Ja wychodzę do Stevensona, żeby wygrać, żeby zdobyć medal olimpijski. No was skończyło się szczęśliwie czy nieszczęśliwie? Nieszczęśliwie. Trochę tam pamięci zebrało. Chyba. No przegrałem, tak. No tak jak mówię, 2 tygodnie obił mi, ja wiedziałem, jak co Stevenson znaczy. Trzymałem bardzo wysoko ręce. Obił mi tak dół, że... No mówię, 2 tygodnie w moczu miałem krew. No to nerki dostały tam. Nerki, sporo. Wątroba. A niech mi pan powie, bo tam jak pan został, to brat musiał się skupiać na walce. Pan oczywiście trochę skupił się na jego walce.
Ale był, co tam generalnie robił? Było co robić? Bo ja słyszałam o tym Andrzeja Kostryży, na przykład zapaśnicy przemytem się zajmowali, albo cinkciarstwem, że sobie wymieniali tam z Amerykanami pieniądze. Miał pan takie pomysły? Ja zostałem na Igrzyskach Olimpijskich, żeby być na Igrzyskach Olimpijskich. Chodziłem na walki, dopingowałem, chodziłem z bratem zawsze, tak, byliśmy razem, nierozłączni. I po to zostałem na tych Igrzyskach, a zresztą jeżeli by mi kazali wracać, no to pewnie bym wrócił, ale jeżeli była możliwość zostać, to na Igrzyskach być i co? Przegrywać walkę i wsiadać w samochód i wracać do kraju? Nie, Igrzyska trwają. Było piękne zakończenie Igrzysk. Wszyscy się bawili, cała wioska olimpijska się bawiła. Tańce, no to co się wyprawiało na wiosce olimpijskiej na zakończenie, no to cała wioska się bawiła. Wszyscy ze wszystkimi. Także co miałem wyjechać z Igrzysk i nie przeżyć tego? Przeżyłem. Pamiętam. Wszyscy tańczyli ze wszystkimi. Były różnokolorowe barwy, bo to ze wszystkich kontynentów ludzie, tak, były różnokolorowe. Wszyscy się ze wszystkimi bawili. Każdy traktował siebie tak, jakby go znał 100 lat. To są Igrzyska. To jest impreza, która jest raz na 4 lata i która będąc uczestnikiem Igrzysk, to już się jest olimpijczykiem do końca życia i tym bardziej, że ja jako ten pierwszy Polak w historii wygrałem walkę, także doszedłem do ćwierćfinału, no to jest, no co dla mnie, to jest coś pięknego, tak? I co, miałem wsiadać w samolot i wracać, bo mi się tęskni tutaj? Nie. Zostałem i to z pełną świadomością tego, że jestem na Igrzyskach Olimpijskich. No ale i tak inaczej wspominacie te Igrzyska, bo brat mówił, że musiało być tam tyle wojska ze względu na to, że to wielka impreza i żeby było poczucie bezpieczeństwa zachowane. Natomiast pan nie gryzł się nigdy w język i stwierdził, że wyczuwana była wrogość do Związku Radzieckiego w wielu obozach. Zresztą u nas ten gest Kozakiewicza i głośnie, otwarty pan to mówi. No tak. Miał pan okazję przyjrzeć się temu bardziej ze względu na to, że trochę tak, więcej czasu było. Taka inwigilacja jak była w Moskwie, to nie było chyba na żadnych Igrzyskach Olimpijskich. Przynajmniej ja znam tych olimpijczyków, bo jest to takie środowisko, gdzie my się spotykamy. Nie pamiętam, żeby była taka inwigilacja na którychkolwiek Igrzyskach. My wychodziliśmy z wioski olimpijskiej, to zawsze dwóch niemych panów szło za nami, tak? Ale nie było czegoś takiego, że czuliśmy się jakoś skrępowani, bo nie było to tak aż bardzo agresywne. No, później dopiero, tak jak mówię, że na koniec tych Igrzysk to tam sobie robili żarty, bo wrzucali tam jakieś tam, ktoś wypił jakieś tam wodę, czy jakiś napój, czy coś tam, co mu smakowało i wrzucali w te fotokomórki, bo były fotokomórki dookoła, tak? Wrzucali, no i te wojsko latało z jednego końca na drugi, bo tu wrzucili. To takie trochę do tego, ale to wtedy już się wszyscy bawili, wszyscy sobie żartowali, no ale też taki był przypadek, że jedziemy windą i zaczęliśmy się tam w windzie wygłupiać, tam jakieś przepychane i winda stanęła i słyszymy, że to słuciło, tak? No to w windzie też cię słuchali. No właśnie, ja dowiedziałem się o tym, bo nie bał się pan właśnie o tym mówić. Nie bał pan się później też mówić w kontekście Olimpiady w Los Angeles, o swoim rozczarowaniu, rozgoryczeniu Igrzysk Olimpijskich, że nie może tam pan pojechać, bo to był pana dobry okres. Tam miał pan szansę jakby powtórzyć sukces brata. Był pan brązowy na świata, brązowy na Europie, 82, 83. Klasyfikowany na drugim miejscu w Europie, na trzecim miejscu na świecie. No właśnie. Klasyfikowany.
I tu mi odebrali, tak? No tylko, że wiesz, to były tak, jakie... Dziękować Bogu, że ty tych czasów tak trochę nie za bardzo pamiętasz, tak? I dziękuj Bogu, że to ten... Ale były takie czasy, tak? My się dowiedzieliśmy, będąc na już takim ostatnim obozie docelowym w Cetniewie. Były Mistrzostwa Polski w Słupsku. Ja tam zdobyłem tytuł Mistrza Polski w 1984 roku. Wróciliśmy do Cetniewa i już był taki końcowy taki cykl przygotowań, taka szlifierka już do Igrzysk Olimpijskich. No i leżałem na stole do masażu. Janusz Minda mnie masował, wtedy był Janusz Minda masażystą. I w radiu taki komunikat. Naród polski, solidaryzując się z narodami Związku Radzieckiego, bojkotuje, nie pamiętam już teraz, jakiego to użyli, jakąś zgniłą, czy jakąś Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, tak? Ja mówię, ale ja, mówię, słyszałeś, Janusz? No tak, słyszałem. I normalnie do tego stopnia, że ja się popłakałem, tak? Mówię, jak ja bojkotuję? Ja nie bojkotuję, ja nie ten. No. Tam paru z nas próbowało jakoś tak na własny ten, no ale tutaj w tym kraju nie było takiej możliwości wtedy, żeby pojechać na własny koszt, czy na własny jakiś tam z własnym bagażem, gdzie, bo tak jak było w Moskwie, też było ten, tam mówią, że był bojkot, że nie było Zachodu. Był cały Zachód, bo każdy, kto chciał przyjechać, to przyjeżdżał, startował pod flagą olimpijską, grali mu hymn olimpijski, nie narodowy, tylko grali mu hymn olimpijski i startował pod flagą olimpijską, ale byli wszyscy, przecież Norwek zdobył w trójskoku złoty medal, był cały Zachód. Jednego kraju, którego nie było tak kompletnie, to było, nie było Stanów Zjednoczonych. A tak cały Zachód był, były pojedyncze osoby. Każdy mógł przyjechać, kto chciał, na Igrzyska Olimpijskie do Moskwy. Mm-hmm. A nam tego zabronili, absolutnie. No tak, to jest wielka strata. Jeszcze jest... że do Igrzysk Olimpijskich człowiek przygotowuje się tak naprawdę całe życie. Nie, bo do Igrzysk Olimpijskich, no ja byłem na Igrzyskach Olimpijskich, wróciliśmy z Igrzysk Olimpijskich z Moskwy i po miesiącu już dali nam rozpiskę tych przygotowań do Igrzysk Olimpijskich do Los Angeles. No. To jest możliwe tylko w przypadku silnej kadry, takiej jak mieliście wtedy, bo teraz widzę, że Polacy wygrywają w pojedynczych turniejach, a później się zderza z tymi samymi zawodnikami właśnie w ważnych walkach Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Igrzyska Olimpijskie i jest różnica trzech klas, bo wszyscy się na świecie dalej przygotowują pod Igrzyska Olimpijskie czy Mistrzostwo Świata, a u nas jednak pod pojedyncze starty, a wy dostaliście tą rozpiskę już zaraz po... Po Igrzyskach dostaliśmy, już wiedzieliśmy, jaki jest cykl przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles, tak? I to był dla mnie... Ja miałem tą nadzieję, ja się łudziłem, że pojadę i zobaczę tą różnicę, jaki jest kontrast między tymi igrzyskami, które były tu w Demoludach w Rosji, a tam jak będzie w Los Angeles, tak? Nie wiem, ty nie pamiętasz tego, ale może jak gdzieś tam z archiwum zobacz sobie, jak było i otwarcie Igrzysk Olimpijskich. Jeden jedyny kraj, który pojechał z Demoludów, to była Rumunia. Jeden jedyny kraj, który pojechał z Demoludów. Jak szła na otwarciu Igrzysk Rumunii, jak szli w defiladzie, to cały stadion w Los Angeles stał i bił brawo cały czas, jak szli Rumunii w defiladzie. Tak uhonorowali ich za to, że przyjechali, że się wyłamali z tego Ceausescu absolutnie się wyłamał i pojechał, Rumunii pojechali na Igrzyska Olimpijskie. Brat urodził się 45 minut wcześniej przed panem. W psychologii to jest tak, że bliźniacy, podobno tak jest, że bliźniacy, ten drugi, który się urodzi, za wszelką cenę chce się wyróżnić. Nosi inne ubrania, robi różne inne rzeczy. Pan
w życiu też jakby chciał się wyróżnić od brata. Brat troszkę, ciężko powiedzieć o Pawle Skrzeszy, że jest spokojny, bo znam go parę lat, ale zdecydowanie spokojniejszy od pana. Jedna rodzina, jedna żona. Pan był wcześniej, tak jak powiedziałem, ikona popkultury polskiej. Czy chciał pan właśnie być taki inny? Znaczy się, może nie inny. No ja absolutnie takich nigdy nie miałem odczuć, żeby być inny od brata, tylko po prostu tak się życie poukładało. No ja trochę taki bardziej niestabilny, tak można powiedzieć, życiowo, tak? Dwa małżeństwa się rozpadły. No i tak jakoś, no, Paweł ułożony, jedna rodzina, jedna małżonka. No ale to aż tak dużej różnicy nie ma, no. Ale w dużej mierze dzięki panu wszyscy wiedzieli o Skrzeszach. Filmy, policja, ochrona między innymi głów koronowanych, trenerka. No, były różne zajęcia, które powodowały, że ten Skrzesz, nazwisko Skrzesz przewijali się w Polsce. No tak, Paweł też tam miał jakiś epizod z filmem, tylko że no ja miałem dużo większy, no bo ja zagrałem w 17 produkcjach i zagrałem w takich tuzach filmowych jak Chłopaki nie płaczą, czy Poranek Kojota, czy E równa się MC kwadrat. Wczoraj były Chłopaki nie płaczą. Oglądałem. Lubię sobie ten film oglądać, bo to tak... Na scena w Łaziu. Za bezpieczny weekend. Za spokojny weekend w Łaziu, za spokojny. No, wypijamy, no to co, jedziemy? Jerzyk, my jesteśmy od tego, żeby pilnować porządku w tym kraju. Nie będziemy jeździć po pijanemu. No to jak? Spokojnie, wychodzę i zatrzymuję narkomanów, którzy jadą samochodem i biorą nas na hol. No. To, nie no, ja to tak zagrałem w tych. To jest piękna przygoda, piękna zabawa. Pierwszy, który zadebiutowaliśmy razem z bratem w filmie. Razem, bo to nie było tak, że ja zagrałem, a Paweł nie. Zadebiutowaliśmy w filmie Tanie Pieniądze Tomka Lengrena. Taki był kiedyś aktor, on grał, przygotowywał się do klinczu, do takiego filmu Klincz, gdzie grał pięściarza i przyjechał do mnie na gwardię, żebym ja go pouczył tak, żeby on wyszedł i żeby cośkolwiek było widać, że to jest pięściarz, tak, a nie gdzieś tam ten. I trenował u mnie 3 miesiące, zagrał tą rolę w tym klinczu i zaraz się przebranżowił na reżyserkę. I pierwszy film, jego debiut reżyserski, to były Tanie Pieniądze. Taki kreowany na taki horror polski, że tam jakieś tam morderstwa, gwałty przy jakiejś tam budowie trasy takiej szybkiego ruchu. No i zaproponował nam z bratem i zagraliśmy tam taką brygadę, taką lotnych na policjantach na takich motorach. MZ-ki takie białe były. Kiedyś. No to tak. To jest, że ja tam. No to na tych motorach jeździliśmy i tam taką drobną rolę. I później wiesz, jak to jest. Jak się nie pokażesz, no to cię nie widzą, a się pokazaliśmy i zaraz się rozdzwoniły telefony. Żeby zagrać, państwo petelscy zadzwonili, tacy byli małżeństwo reżyserów, petelscy się nazywali i ich syn robił pracę dyplomową, film nagrywał jako pracę dyplomową w szkole łódzkiej, szkole filmowej, no w naszej sławnej szkole filmowej łódzkiej, nagrywał film pod tytułem Zmowa. To było na faktach autentycznych, bo to było coś, co się wydarzyło, tak, że na oczach całej wsi zamordował 3 osoby, nikt nic nie widział, nikt nie zmywał. Nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał. I zmowa dlatego, że zmowa milczenia. I pęka ta zmowa milczenia i on dostaje wyrok śmierci, a my go prowadzimy na wykonanie tego wyroku śmierci z bratem. Tak, i idziemy tak przez korytarz taki więzienny. Nagrywaliśmy to w więzieniu w Gdańsku, gdzie akurat wykonywali karę KS-y. Tam było takie więzienie, gdzie wykonywali karę śmierci. Ale później, bo był pan również komentatorem, to akurat tu też mamy coś wspólnego, później pan zniknął. Czy
dlatego, że miał pan swoje zdanie i nie bał się pan wyrazić, jak niektórzy mówią, miał pan niewyparzony język. Ja tu mam kilka cytatów. Kiedyś był piękny boks, nie to co teraz, albo o szpilce. Jeszcze nic nie zrobił w tym sporcie. O głaskowie przed Adamkiem. Jest wolny jak fura z sianem. O gołota Saleta. Walka miałaby sens, ale lata temu. Generalnie taka prawda jest ceniona, natomiast no nie zawsze jest na rękę tym, co... Nie co lubi się, nie lubi się ludzi, którzy mówią prawdę. No właśnie. No, ale czy coś z tych cytatów jest niezgodne z prawdą? Znaczy ja zgodzę się, ale pamiętam jak Paweł Skrzecz też wspomniał w tym samym kontakcie o walce Gołota Saleta. Nazwał ją nawet jeszcze chyba mocniej i pamiętam, że od telewizji Polsat, która miała transmitować tę galę w systemie pay-per-view, no dostał takiego ban, przez to być pokazywany. Czy pana też to spotkało? Nie, ja z telewizją Polsat pracowałem bardzo długo, jeździliśmy... Ja nie mówię tylko o Polsacie ogólnie, o wyciszeniu w mediach. Nie, bo jak się jest... Ja nigdy nie przestałem tak, że bez mojej rezygnacji. Jedna telewizja po prostu kończyła współpracę, zgłaszała się druga telewizja. Także ja byłem cały czas w tym, bo skończyłem z Polsatem, to zacząłem w TVN-ie. Skończyłem z TVN-em, zacząłem w telewizji publicznej. Także ja byłem cały czas w tym, dopiero w momencie, kiedy ja powiedziałem, że już nie, że już są inni, inny ten boks trochę jest inny, trochę jest inaczej wygląda i ja sobie daję spokój, tak? I wziąłem się, no mówię, wziąłem się, jeszcze jednym powodem było to, że byłem w Kanadzie, tak? Prowadziłem reprezentację Kanady. I wróciłem w Kanadzie, z Kanady, w takim nieszczęśliwym trochę momencie. Teraz powiem szczerze, że żałuję, że z tej Kanady wróciłem. Oni mnie nie chcieli tam w ogóle wypuścić z tej Kanady. Zabrali mi paszport, schowali mi paszport, żebym tylko nie wyjeżdżał. No ja jednak no, trochę tęsknota, tak, ja tak tęskniłem, nie mogłem sobie znaleźć tam miejsca. Ale to was łączy z bratem, on też tęskni. Mówi, że nie mógł sobie wyobrazić wylotu właśnie tak jak pan z kraju, bo tęsknił za Polską też. I mówię, no ja wróciłem z tej Kanady i to był 91 rok. Tu wszystko padało. Gwardia padła, zapadały kluby. Ja wiedziałem już, że wracając do kraju, mimo że no, nabyłem tam jakiegoś trochę innego tego boksu w tej Kanadzie, jakiegoś tam doświadczenia nabrałem, że wracając do Polski nie będę już, że nie wrócę do klubu. Bo klub padł, bo nie było boksu. I szukałem swojego sposobu na życie. I przypadkowo, jeszcze w samolocie wracając, w samolocie znalazłem taką ulotkę, że nowo otwarte sklepy Billa, bo była taka sieć sklepów Billa austriackich, zaprasza do współpracy. I ja pojechałem tam na Chełmską, tam do tego sklepu Billa, zobaczyć, no dobra, zobaczę, co to za współpraca, tak, no mam ten wtedy, no trochę uciekł ten język, ale wtedy mówiłem bardzo dobrze po angielsku, bo no z racji, że w tej Kanadzie, mówiłem bardzo dobrze po angielsku i pojechałem tam do tych sklepów Billa, wchodzę, patrzę, siedzi Olek Żagiel i Andrzej Kuna, takich moich kolegów dwóch, zresztą to takie później znane nazwiska, bo tam taka afera trochę z panią Kwaśniewską była. Siedzi ten, ja mówię, a co wy tu robicie? My jesteśmy prezesami Billi Polen. Ja mówię, no ja tu przyjechałem, żeby się dowiedzieć jakaś tam współpraca. On mówi, Grzegorz, z nieba nam spadłeś, bo my potrzebujemy szefa ochrony. Ja mówię, ludzie, ale ja nie mam zielonego pojęcia o ochronie. Ja nie mam, nie w ogóle się... Trochę pan miał. No i dogadaliśmy się, przeczytałem wszystkie ustawy, wszystko tam, zrobiłem
kurs na pracownika ochrony, pozyskałem licencję i tak wszedłem w ochronę, tak? Zacząłem tam z nimi współpracować, ale ta współpraca się tak nie za bardzo układała. No i później poszedłem na swoje. Mówił pan, że ochrona jest łatwiejsza niż boksa. Przecież no tam też się dzieje. Byli skaterzy, co nękali gwiazdy disco polo. Byli różni, różne przypadki. No tak, są metody na to, żeby... Ale jest rzeczywiście ochrona łatwiejsza niż boks. Ja jestem też chyba tego zdania, ale... Ochrona łatwiejsza niż boks. Tam cię nikt w łeb nie leje. Tak, no to są rzadkie przypadki gdzieś tam na jakichś dyskotekach przepychanki czy coś, ale działasz w imieniu prawa i nikt cię w łeb nie leje, a tutaj musisz wyjść. Nie dość, że wyjść, to jeszcze musisz przetrzymać te trzy rundy. No, ale ja mówię też o pracy przy boksie jako trenera. Nie, a ja odszedłem od trenerki. Ja w ogóle przerwałem w ogóle te... No tak, no bo ochrona uznał pan za ciekawsze, łatwiejsze, czy po prostu było to spowodowane tym, że wszystko padało? Nie, no wszystko padało. Ja wiedziałem, gdzie miałem się tą trenerką zająć, jak tu nigdzie nic nie było, tak? Wszystko się rozwalało, kluby padały, rozwiązywali sekcje, tak? Zawieszali sekcje. I ja się wziąłem za tą ochronę i to... Parę ładnych lat w tej ochronie pracowałem i w międzyczasie zdarzył się też taki, wszystko jest w losie, życie jest sieć przypadków losowych, tak? Tak życie nam się kształtuje tak, jak się tam coś zdarzy w życiu. I byłem w asekuracji dyrektorem takiego działu specjalnej ochrony, tak? Wszystkie najpoważniejsze ochrony, jakieś zabezpieczenia, najbardziej zagrożone, ochraniała moja grupa, tak? Tam z takich, no trochę głównie to tam starałem się sportowcom pomagać, zatrudniać. I doszło do takiego czegoś, że asekuracja była jednym z organizatorów pierwszej zawodowej walki w boksie, gdzie walczył Przemek Saleta z Bullockiem, z Anglikiem. To była pierwsza walka zawodowa. Na Torwarze... Jeszcze Polix Boxing Promotion chyba, ale z Barski Krzysztof Torwarze. Tak. No ja tam już te... Bo to bardzo dawno. I asekuracja była tam jednym ze sponsorów i jednym z takich, można powiedzieć, organizatorów tej gali. Zresztą był taki przypadek, że Bullocka trenerowi pękł wrzód przed samą walką. Pękł wrzód i on leżał na noszach przy podringiem i teraz dylemat, kto posekunduje Bullockowi. No trzeba się z nim dogadać po angielsku. No to kto? Grzegorz. Ty, no bo ty gadasz po angielsku. Prowadziłeś tam w tej Kanadzie, wiesz wszystkie te fachowe sformułowania. No i ja Bullockowi sekundowałem, tak? Mimo, że byłem w teamie Salety, ale sekundowałem Bullockowi. Teraz wrócił pan do boksu i wrócił pan z sukcesami. No wróciłem do boksu i można powiedzieć tak jakoś bardzo się zaangażowałem w to, co robię, tak? Ja pracuję z dzieciakami głównie. I to mi największą radość sprawia, bo że te dzieciaki jakieś sukcesy odnoszą. Mam 3 medale Mistrzostw Europy, tak? Mam reprezentantów Polski, tytuły Mistrza Polski, tytuły Pucharu Polski. No, wygranych turniejów to bym nie policzył ile, tak? Moi zawodnicy powygrywali i to mi sprawia radość, tak? To jest fajne, że robię coś, co lubię i dalej jeszcze coś z tego jest, ale firmę prowadzę dalej, także firma, no firma teraz można powiedzieć, że to taki samograj, bo to hasa już teraz, tak? Tyle lat to już. Bardzo dziękuję. Ze mną dziękuję bardzo. Kolorowy
tak, polskiego pięściarstwa Grzegorz Skrzesz.